Opole, Krzanowice, tu powstają inteligentne domy, które reagują na warunki atmosferyczne, a przez to pozwalają zaoszczędzić energię. Jesteśmy na osiedlu Stary Sad. Tutaj o rachunki podobno nikt się nie będzie martwił, bo będzie płaciło je słońce. Zastanawiam się, gdzie tu jest haczyk? Haczyk jest taki, że jednak trzeba będzie płacić na tym osiedlu za wodę. Czyli gwarantuje mi Pan, że energia elektryczna w tym przypadku to 0 zł, pozostaje woda? Pozostaje woda i odprowadzanie ścieków. Ale wiem, że i na wodę też znaleźliście patent. Tak. Każdy lokal jest wyposażony w minimum 6 zbiornik o pojemności 6 metrów sześciennych do zbierania wody deszczowej, która może służyć do wykorzystywania w toaletach, do prania, jak i zarówno do podlewania. Chwalicie się, że u Was na osiedlu rachunki za prąd płaci słońce. Domyślam się, że chodzi o energię solarną. Nasze budynki są tak zaprojektowane, żeby moduły, które są zamontowane na dachu, energia wyprodukowana przez te moduły pokryła całe zapotrzebowanie związane z energią na ogrzewanie budynku, na chłodzenie budynku, z energią potrzebną do wytworzenia ciepłej wody użytkowej oraz powinno jeszcze zostać około 1000 kWh na dojazdy do pracy samochodem elektrycznym. Przeciętny samochód zużywa elektryczny w tej chwili około 15-20 kW na 100 km, co odpowiada 5000 km darmowej jazdy w ciągu roku na dojazdy do pracy. Czyli oprócz darmowej energii dorzuca mi Pan jeszcze darmowe dojazdy do pracy. Tak, pod warunkiem, że nie będzie to więcej niż 20 km dziennie. Kobiety dużą wagę przywiązują do estetyki. Ja zwróciłam uwagę na to, że tutaj te budynki są dosyć surowe, jeśli chodzi o bryłę. Tak, wynika to z tego, że chcieliśmy jak najbardziej skorzystać z praw fizyki i uniknąć wszelkich mostków termicznych, które w naturalny sposób stworzą się na wszystkich lukarnach, jaskółkach i tym podobnych rzeczach. Czyli to nie jest tak, że to był kaprys architekta, który miał taką wizję, tylko również akcent na oszczędność. Tak, to jest po prostu akcent na oszczędność. Również z tego powodu zrezygnowaliśmy z użytkowego poddasza, ponieważ ocieplenie poddaszy wymaga większych nakładów niż stropu ze względu na swój kształt i skomplikowaność powierzchni. Dodatkowo zależało nam również, żeby maksymalnie wykorzystać powierzchnię dachu na montaż paneli fotowoltaicznych. Dlatego w naszym budynku nie ma żadnych zbędnych ozdobników. Poddasze użytkowe to dodatkowa przestrzeń, ale to też dodatkowy kłopot. Zimą powiedział Pan o tej stracie ciepła, no ale latem z kolei ciepła mamy za dużo i trzeba się chłodzić. Nasz budynek jest wyposażony w instalację grzewczo-chłodzącą płaszczyznową i jest obliczony w ten sposób, że na schłodzenie budynku potrzeba około 10 W na metr kwadrat. W standardowych instalacjach to jest powyżej 50 W na metr kwadrat. Gdybyśmy mieli tutaj poddasze użytkowe, chcielibyśmy zużywać ogromne ilości energii, żeby utrzymać komfortową temperaturę. Z tego względu u nas nie ma poddasza użytkowego, jest tylko nieużytkowe. Docelowo ma tu powstać 5 budynków, zamieszka w nich 10 rodzin, czyli będą to takie bliźniaki. Tak. I to ma też wpływ na nasze rachunki. Przeciętny budynek składa się z 6 ścian, 6 przegród. Termiczny. Cztery ściany i dach. Cztery ściany, dach i podłoże. Podłoga na gruncie. Jeżeli i one mniej więcej emitują czy tracą energię cieplną równomiernie przez każdą ścianę. Jeżeli w tym momencie złożymy dwa budynki, to przez jedną ścianę, czyli szczytową łączącą nas z sąsiadem, energia nie jest stracona, ponieważ to, co stracimy my, zyska sąsiad, a to, co straci sąsiad, zyskamy my. Nasze mieszkania mają 150 metrów powierzchni netto, co przekłada się na 147 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W to wchodzi również garaż o powierzchni około 27 metrów kwadratowych, który posiada takie same warunki termiczne jak pozostały budynek. Domyślam się, że zmierza Pan do tego, że jeżeli będę miała takie życzenie, to z garażu mogę sobie zrobić dodatkowy pokój. Oczywiście, wystarczy wstawić okno w miejsce bramy garażowej. Na górze znajdują się 4 pokoje, 4 sypialnie, 3 o powierzchni 14-15 metrów kwadratowych, łazienka i jeden mały gabinet o powierzchni 9 metrów kwadratowych. Dodatkowo mamy jeszcze strych
o powierzchni około 30 m2. Na dole mamy salon o powierzchni 40 m2, łazienkę i pomieszczenie techniczne. Dla klienta najważniejsze pytanie to często pytanie o cenę. Ile musimy za takie mieszkanie zapłacić? Za mieszkanie z fotowoltaiką, pompą ciepła, rekuperacją, systemem grzewczo-chłodzącym, regulacją temperatury, indywidualnie w każdym pokoju, cena wynosi 639 tysięcy. To wliczamy również taras, działkę o powierzchni około 4 arów, teren jest ogrodzony i wykostkowany w odpowiednim miejscu. Zaczęliśmy od gratisów, to może na gratisach skończmy. Gratis jest też sad. Tak, cały teren naszego osiedla jest wybudowany w miejscu sadu. Starego sadu. Dzięki niebywałym wysiłkom budowlańców udało się zachować drzewa, te, które nie były bezpośrednio wytyczone na płycie fundamentowej. To oznacza, że z jabłek będziemy mogli korzystać już w przyszłym roku. Nie będziemy musieli na nie czekać długie lata. Tak, zdecydowanie tak. Z jabłek, z orzechów i mirabelek. Ziemia jest nieskażona, zdrowa, teren niezalewowy. Idealne miejsce do zamieszkania, również ze względu na lokalizację. Ponieważ mamy blisko do szkoły, do centrum handlowego w Czarnowąsach i przede wszystkim wyjazd z tego osiedla jest w trzech stronach. W stronę Kępy, w stronę Czarnowąs i w stronę Wyrublina.